Cykl szczepień dla najmłodszych będzie składać się z trzech dawek preparatu podawanych do mięśniowo. Druga dawka będzie podawana dzieciom trzy tygodnie po pierwszej, a po kolejnych ośmiu tygodniach aplikowana będzie trzecia i zarazem ostatnia dawka preparatu. Minister Adam Niedzielski podkreślał w czwartek na konferencji prasowej, że szczepionka jest bezpieczna nawet dla najmłodszych i dodawał, że to olbrzymia grupa społeczeństwa do zaszczepienia, bo niemal 2 miliony osób. Jednocześnie szef resortu zdrowia podkreślał, że w w Polsce alarmująca jest liczba zachorowań na grypę. Od września do końca listopada na grypę zachorowało milion 300 tysięcy osób w Polsce, z czego niemal połowę stanowiły dzieci. Błażej Filipiak, Puls Dnia.